Dobry wieczór Państwu. Może byśmy coś zjedli? Czy w Warszawie można dobrze zjeść? Można, można. W Forum, w Wiktorii. Nie wiem, właśnie chcę dopiero co zjeść. No na pewno tak, tylko nie wiem za jaką cenę. Chyba tak, można. Na pewno można. Jak się ma dużo pieniędzy, to można wszystko. Nie. Dlaczego? Proszę Pani, bo nie ma gdzie. Przede wszystkim. A to gdzie, tam, gdzie podają, to praktycznie rzecz biorąc jest to podane w sposób taki bardzo prymitywny. Aluminiowe łyżeczki, obtłuczone kubki. Jest beznadzieja. A więc gdzie ma zjeść turysta, który zafunduje sobie pamiątkowy portret za jedyne 20 tysięcy, gdy poogląda już to, co miał pooglądać, gdy już odpocznie? Więc tak, lodów nie brakuje, ale tym się najeść nie można. U cukierników coś słodkiego, ale kalorie i drogo. Nie wszyscy też lubią watę na patyku. A więc dokąd? Na śniadanie czy obiad? Tak naprawdę tanio tylko w barach mlecznych. Na przykład w Krakowie przysienne śniadanie, jajko, twaróg, pomidor, ogórek kosztuje 247 zł. Tyle co kanapka i to skromna w lokalu wyższej kategorii. Obiad z dwóch dań około 300 zł. Barów jest niestety coraz mniej, a te kilkaset, które funkcjonują, bronią się jak mogą przed zamknięciem, bo niektórzy twierdzą, że co taki bar zarobi na zupie za 85 zł czy leniwych za 150. Proszę Pani, za ile można tutaj zjeść obiad? Najtańszy obiad wynosi 200 zł. Klienci barów to głównie emeryci, renciści, urzędnicy na delegacji i wycieczki szkolne. Ostatnio myśli się o otwarciu amerykańskiej sieci barów typu McDonald's i smażalni kurczaków. Takie są na przykład projekty w stolicy. I bardzo dobrze, byle nie kosztem białej gastronomii. Za sprawą Maradony Wschodu, jak nazwał turystyczny sport Ryszarda Tarasiewicza, coraz częściej będziemy gościć na stadionach Szwajcarii. Drużyna Neuchâtel Xamax, z której gra Polak, wygrała w Genewie z Servette 2-1 i po czterech kolejkach z kompletem 8 punktów jest liderem w tabeli. W Szwajcarii czwarta kolejka, a u nas trzecia runda ekstraklasy. Oglądamy fragmenty pierwszej części meczu w Warszawie Legia Widzew. Do przerwy po bramkach Łatki i Wdowczyka Skarnego prowadzili wojskowi 2-0, a ostatecznie wygrali 3-1. A oto przypomnienie wczorajszych wyników i dzisiejsze rezultaty uzyskane do tej pory. Komplet wyników pierwszej i drugiej ligi oraz inne wydarzenia sportowe omówimy w naszych dzisiejszych programach. Piłka w grze o 20 w programie drugim i niedziela sportowa 21:30, program pierwszy. Dziękuję bardzo.